Dlaczego trzeba walczyć duchowo aż do przelewu krwi? Krótko mówiąc, aby osiągnąć prawdziwą cnotę. Nigdy nie możemy stracić tej perspektywy, że krew została przelana, że krew naszego Pana Jezusa Chrystusa została za nas wylana, a my wpisujemy się przez nasze życie w Jego życie. To jest nasza perspektywa. Nie dajmy się oszukać tej pokusie, którą miał święty Piotr, który mówił: nigdy nie, na Ciebie, Jezu, nie przyjdzie cierpienie. Miejmy otwarte serce. Oczywiście to Bóg jest tego miarą, ale bądźmy też gotowi na to, że trzeba będzie też przelać krew, jeżeli szukamy prawdziwej cnoty. Nie wszystkim z nas to będzie dane, ale każdy z nas potrzebuje takiej łaski, by być na to gotowym.